Witam w nowym odcinku, a więc zaczynamy z rynnami. Spusty rynnowe. Na tej stronie mamy dwa. Natomiast tutaj z tej strony według projektu mamy tylko jeden, który znajduje się tuż za bramą garażową. A więc gdzieś tutaj. Więc tutaj mamy spust rynny. Spust. Dobra. No i teraz tak, jak na taką długą odległość, według mnie jedna rynna troszeczkę mało. Nie ma tutaj kolejnej. Kolejna jest tam na tamtej ścianie, ale to też kawał stamtąd. To będzie tamta połać do spływu. Tak więc tutaj podzielimy sobie to, żeby spadek był od tamtego narożnika w tą stronę. Tutaj mniej więcej gdzieś zrobimy kolejny wieszak, tak więc koniec tamtej strony i połowa od tej będzie spływać tutaj do tej rynny. Natomiast tam na odcinku gdzieś 3 metrów zrobimy spływ do tamtej rynny. 9 metrów bieżących podzielić na około 6 metrów w tą stronę rynny i 3 metry do tamtej i tam też gdzieś będzie 3, czyli gdzieś 6 metrów bieżących na każdą rynnę. Tak więc zrobimy. Wieszaki rozstawimy co 60. Pierwszy wieszak będzie gdzieś pomiędzy 10 a 15 cm. Damy go tutaj. I następne co 60. Co 60, ale tak, żeby to było od tej strony płytki. Bo z tej strony mamy wciągnięte do deski i tutaj nam odstaje. Tak więc 60. Tak więc 60, ale tutaj. Tutaj mamy 3,70. To tutaj zrobimy ten wieszak do spływu w tamtą stronę, ponieważ tutaj ta koperta i tak jest mała. A więc ok. Czyli tutaj. No i co? Następnie od tej strony do tej mamy. Gdzie to mamy? Tutaj mamy spustowy, więc tu będzie najniższy. No i wiadomo, że na końcu od tej strony będzie najwyższy. A więc też w okolicy 10-15, no to lepiej będzie tutaj gdzieś zmieścić. A więc tak, mamy wieszak 3,70 na każdy metr 3 mm spadku. Więc dajmy tak, 3 mm spadku, więc 11 mm. A więc jeżeli góra płytki jest to nasz poziom, tak więc 11 mm będzie tutaj. O, zapomniałem o tym, że te wkręty takie bardzo na styk są. Dobra. Czyli to jest ta najwyższa. No nie wiem, możesz zamówić 3,70, czyli wychodzi dokładnie tyle co tam. 3,70, czyli 11 mm poniżej. To się złożyło. A więc 11 poniżej. Spadek z góry w tamtą, tutaj z góry w tą. Tak. Tak zostawiamy. 11 mm poniżej tamtego, czyli tutaj jest najniższy punkt do spływu rynny.
trzyma się. I teraz odległość. Od tego wieszaka do góry 3,87. 3,87. 3,87. No wyjdzie podobnie, ale policzmy. Razy 3 mm, 11,6 mm, a dajmy sobie 12 mm. A więc tutaj 12 mm powyżej struktonitu. Ok, mamy rozmieszczone wieszaki, od których będziemy robić rzut sznurkiem. Tak więc zewnętrzny wyższy. Tutaj najniższy spust. Tutaj wyższy do spustu w tamtą stronę. I tutaj najwyżej do spustu w tą stronę. W tą stronę. I ten jest. I ten wiadomo jest niżej niż tamten, ale delikatnie wyżej niż ten. Taka filozofia. I teraz sznureczek ze środka. Dobrze naciągnięty. Teraz nic innego, jak tylko przykładamy delikatnie do sznurka, tak żeby go nie unieść. I co 60 montujemy wieszaki. Z tej strony sznurek mam taki troszeczkę nie za dobry. Dobra. Ok, tak jak mamy teraz. Nic trudnego. Da się nawet bez wiercenia wkręcić. Ale troszeczkę ciężko mają te wkręty z przejściem przez tą płytkę. Ale się da. Dobra. No i co? Nie będę was zanudzał. Wszędzie tak co 60 cm trzeba rozmieścić wieszaki. Tą stronę wieszaków mamy już zrobioną. Tak więc teraz jedyne co zostaje, nałożyć rynny i wyciąć otwór w miejscu spustu. Dobra, gdzie tutaj mamy zewnętrzną stronę? Tutaj. O.
Oj, ta piła to mi tam zlecieć może. Okej. O, i wskoczyło tutaj nam ładnie. Nagrywam. Dobra. I teraz powciskać zaczepy tak, żeby klikło. I mamy kawałek już rynny obsadzony. Teraz trzeba złączkę, ale jak idę już po złączkę, to można by było wyznaczyć sobie miejsce spustu, które wypada nam dokładnie gdzie? W tym miejscu, zaraz za tym wieszakiem. Więc tak, tu mamy wieszak. Dobra, więc spust gdzieś w tym obrębie. Okej. A więc to na dół i sobie wytniemy. Okej, mamy dociętą. Niezbyt ładnie to wyszło docięcie, ale dla wody to nie ma żadnego wpływu. O kurde, sobie rzuciłem. Nie wziąłem sobie piły do cięcia samochodu. Okej. I gitara. Gdzie tu mamy spust? No dalej. Tutaj. No, gdzieś w tym miejscu. I elegancko. Ranty jeszcze przejechałem nożykiem. No i tak już zostaje. Dobra. I złączki. Złączki. Weszło. I teraz tutaj. Okej. No i co? I siedzi. Tutaj jeszcze ta końcóweczka uszczelniająca. Nie wiem, czy trzeba ją dawać, czy nie trzeba. No jak daję w zestawie, to ją wkładam. Ale i tak tamto połączenie jest szczelne. Okej, złączka rynny. I teraz wszędzie powkładać. Dobra. Okej. I spust
idealnie w tym miejscu, co miał być. Dobra, tu pójdzie kolejna złączka i rynna. Dzięki. Na kamerze tylko dziękuję, wiesz, że jestem taki kulturalny. Tak więc rynny mamy skończone. Przynajmniej na tej długości. I tak to wygląda. A więc kolejny odcinek blacha nadrynnowa, wróblówka i założymy już pierwszą dachówkę. Dzięki za obejrzenie odcinka i widzimy się w kolejnym. Na razie.